Ostatnio w sieci bardzo modne są wszelkiego rodzaju challenge i właśnie do kilku z nich zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach. O tym, jak mogą wyglądać wakacje na sportowo w mieście, opowie mój gość Karol Pawlik, dyrektor Mosiru. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rolki, bieganie czy rower? Na czym polegają Wasze wyzwania? I bieganie, i rower, i rolki, także na tych wszystkich w taki sposób możemy spędzać wakacje z Mosirem, jak wiadomo. Niestety, ale COVID i sytuacja w Polsce i na świecie spowodowała, że musieliśmy zweryfikować nasze plany co do i wakacji, co do miesięcy, właściwie od kwietnia do już nawet do końca roku, bo takie plany mamy do końca roku, więc wakacje w tym roku będą troszeczkę inaczej, będą bardziej związane z indywidualnymi ćwiczeniami, z indywidualnymi challenge'ami właśnie. Mamy trzy takie tak naprawdę propozycje dla mieszkańców Mysłowic, związane też z historią, z uroczystościami związanymi z 660-leciem miasta Mysłowice. I mamy takie pierwszy challenge, to jest związany z 66 km na rolkach bądź biegiem, więc tutaj jak gdyby jest, to jest jedna, druga jest związana z rowerami, czyli należy przejechać 660 km rowerem w Polsce, może ktoś za granicą, to nie ma w tym momencie znaczenia, ważne jest to, żeby to w odpowiednim terminie to zgłosił na naszej stronie oraz bardzo fajnie przyjęła się pierwsza edycja bajtla na kole i jak gdyby kontynuujemy ją również teraz te wakacje. No właśnie, ale te 66 km lub 660 km, no to jest nie lada wyczyn. Mam nadzieję, że nie do zrobienia na raz. Nie na raz. Można to oczywiście robić etapami. Ja myślę, że dla biegaczy 66 km to naprawdę przez dwa miesiące absolutnie nie jest to nic trudnego, jak również dla rolkarzy. Więc tutaj naprawdę, proszę mi wierzyć, jeżeli dziennie, średnio, myślę, nawet naprawdę średnio zaawansowany biegacz powinien przebiegać około 5 km, 4-5 km, no to tak naprawdę jest spokojnie wszystko do zrealizowania. Gdzie mogą się zgłaszać? Jest na naszej stronie internetowej, na naszym fanpage'u, na Facebooku jest dokładna informacja, są tam zapisy. Nie powoduje to tak naprawdę żadnych komplikacji, jeżeli jest problem, bo też takie sytuacje miały miejsce, z logowaniem się do tego głównego systemu. Można również korzystać ze swoich aplikacji, które się ma, czy w telefonie, czy w zegarku. Teraz to jest również modne. Wszystkie te systemy mogą być zaangażowane i są obsługiwane przez ten system. Pojawiła się też opcja dla dzieci, druga edycja Bajtla na kole, który bardzo też przyjął się w pierwszej edycji. Czy będzie też rozszerzona trasa? Jak to będzie wyglądało? Tak, jest to troszeczkę inaczej, ta druga edycja, bo jest ona połączona tak naprawdę z działalnością Mysłowickiego Muzeum i tam należy zrobić sobie zdjęcia i przejechać przez takie najbardziej znane miejsca historyczne w Mysłowicach, więc myślę, że tutaj i przyjemne, spożyteczne, bo tak naprawdę dzieci będą mogły też zapoznać się z tymi miejscami, które są, tak jak powiedziałem, ważne dla Mysłowic i myślę, że nawet powinny o tym wiedzieć, co się w Mysłowicach działo na przestrzeni wielu, wielu lat do tyłu, więc zrobić sobie zdjęcie, czy koszulka czeka, bardzo taka fajna, już tak naprawdę każda osoba może mieć drugą, która uczestniczy, może mieć drugą, bo na ogół jest tak, że to jest uczestnik pierwszej edycji, to już wiemy teraz z zapisów, bierze udział w drugiej części, więc do kolekcji będzie druga koszulka. Czy coś dla dzieci jeszcze organizujecie? Jakieś półkolonie, jakieś wyjazdy? Tak, zdecydowaliśmy się organizować, ponieważ wiemy o tym, że wiele dzieci zostaje na miejscu w mieście,
ze względu na brak możliwości wyjazdów. Jednak w tym roku jest to bardzo utrudnione, dlatego zdecydowaliśmy się na półkolonie praktycznie na 8 tygodni wakacji, 7 tygodni jest możliwość zapisów na dzisiaj ruszyły tak naprawdę pierwsze półkolonie. Powitaliśmy dzieci bardzo serdecznie w naszej siedzibie w Mosiru i dzisiaj akurat mają zajęcia w Parku Słupna, mają możliwość popływania kajakiem, wykąpania się pod okiem. Oczywiście są ratownicy, wszystkie sprawy bezpieczeństwa, jeżeli chodzi też o sprawy związane z wirusem, tym, który wszechobecnie panuje, to również jest to zabezpieczone, więc tutaj naprawdę nie ma się czego bać, a są pod bardzo dobrą opieką ludzi, którzy się na tym znają. Na pewno wielu mysłowiczan interesuje temat kąpielisk. Czy można już korzystać, czy z Hubertusa, czy ze Słupnej? Tak, dwa kąpieliska mamy takie otwarte, w których się można kąpać w Mysłowicach. Postanowiliśmy, że bo też były różne kontrowersje, czy otwierać, czy nie, różne miasta do tego podchodzą. Natomiast ponieważ mamy tak naprawdę naturalne obiekty, nie są to obiekty basenowe, tylko w większej przestrzeni, więc tutaj zachowując oczywiście wszystkie sprawy związane z czystością, z higieną, to mamy i Hubertus i od 1 lipca do końca sierpnia te dwa kąpieliska będą otwarte. Jest możliwość, są punkty gastronomiczne, jest możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego. Oczywiście wszystko jest odkażane po każdym z uczestników. Także tutaj o to jest taka dosyć, znaczy na to bardzo mocno zwracamy uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o park Słupna, no to tutaj staramy się. Pojawia się też ten element rekreacyjny, bo przecież nie tylko sportem możemy żyć, rozrywką również. I właśnie, ruszyliście w zeszłą sobotę z nowym projektem muzycznym. Czego możemy się w ogóle spodziewać po nim? Czy to będą cotygodniowe spotkania z muzyką, czy to będzie jakiś jeden ratunek? Chcielibyśmy bardzo, żeby to była cykliczna, taki jest plan, w zależności jest od pogody i od sytuacji biologicznej w kraju, ale myślę, że plan jest taki, żeby to co sobotę od godziny 17 w Parku Słupno odbywały się, tak nazwaliśmy to, muzyka na wodzie i na naszym molo, na naszym mostku w Parku Słupna organizujemy, będzie możliwość zobaczenia i posłuchania muzyki tak naprawdę bardzo rozmaitej, bo ostatnią sobotę była to muzyka bardziej klasyczna. Natomiast teraz, w najbliższą sobotę, zamierzamy zaprosić koneserów muzyki disco polo, bo takich również oczywiście tacy są i ta muzyka jest bardzo popularna, więc w klimacie disco polo będziemy bawili się i właśnie przez te parę godzin, do godziny 20 na pewno, w najbliższą sobotę, też jest punkt gastronomiczny. To będzie bardziej impreza disco polo, czy raczej koncert, który potrwa jakiś ograniczony czas? Tak, to będzie występ osoby, która zna covery, która realizuje covery disco polowe. Rozumiem, że te koncerty będą zapowiadane tuż przed konkretnym koncertem danego dnia. I czy oprócz tej klasyki i disco polo, bo no nie ukrywajmy, jest to bardzo duży przedział muzyczny, czy będą też jakieś inne gatunki, czy nie wiem, jakiś jazz, może jakaś propozycja rockowa? Tak, oczywiście staramy się, mamy już gdyby taki wstępny harmonogram zrobiony. Też to jest wszystko uzależnione od frekwencji. Jeżeli uznamy, że dany gatunek muzyczny będzie jak gdyby bardziej sprzyjał
mieszkańcom, będą bardziej licznie chcieli uczestniczyć w takich imprezach. I też nie ukrywam, tak się stało akurat, jeżeli chodzi o tą najbliższą sobotę. Były sugestie, aby była to muzyka disco polo. Wielu mieszkańców do nas z nami się kontaktowało i proponowało, żeby to był ten styl muzyki, a dlatego też wychodzimy naprzeciw gustom, podobaniom mieszkańców i na pewno będziemy to realizować. Jeżeli mamy kilka tych weekendów, kilka tych sobót wakacyjnych, więc na pewno będziemy starali się, aby każdy coś miał dla siebie. Czyli podsumowując, każda sobota, godzina 17, muzyka na wodzie, a do tego działamy na rowerach, działamy na rolkach lub biegamy 66 km lub 660 km. Więcej informacji dotyczących działań Mosiru znajdziecie na stronie www.mosir.mysłowice.pl. Moim gościem był Karol Pawlik, dyrektor Mosiru. Dziękuję bardzo.